Witamy Państwa w kolejnym odcinku na kanale Polus TV z serii Loża Gwiazd. A z nami wicekapitan Athletic Club de Football, Daniel Łukasik. Witaj. Cześć, witam. No to co, opowiedz coś o sobie. Czym się zajmujesz, jak się w ogóle zainteresowałeś piłką nożną? Czym się zajmuję i jak się zainteresowałem? No to są rzeczy na szczęście w moim wypadku połączone, bo teraz pracuję jako, można powiedzieć, scout, chociaż jestem ogólnie, powiedzmy, zatrudniony jako pion scoutingu w Siarce Tarnobrzeg i tam pracuję, to jest moje miejsce pracy. Znaczy, pracuję oczywiście w Krakowie, jestem tutaj scoutem na region Małopolski. Jak się zaczęła moja przygoda z piłką i pasja do piłki? No chyba jak u większości chłopaków, czyli gdzieś tam za mało lata w podstawówce, jak się ma to kilka lat. Pierwsza piłka od taty, podwórko, dwa drzewa albo buty albo plecaki, to była bramka, no i się kopało, a później się zaczęły, oczywiście jak już troszkę podrosłem, miałem to 10-11 lat, pierwszy klub z mojej wsi Pasternikowej, no i tak się to wszystko zaczęło, ta miłość do piłki. A to masz jakiegoś piłkarskiego idola? Trener, piłkarz, albo w ogóle prezes piłkarski? Jeśli chodzi o osobę związaną z piłką, to jest to działacz przede wszystkim. Bardzo sobie cenię pracę Bogusława Leśnodarskiego, jego podejście do piłki. Oczywiście gdzieś tam będę szykanowany pewnie w komentarzach za to, bo jest to oczywiście były prezes Legii Warszawa, teraz związany z Motorem Lublin. Jeśli miałbym wskazać najlepszego piłkarza, ulubionego piłkarza, na którym się wzorowałem, to w młodzieńczych latach był to Claude Makélélé, były piłkarz Realu i Chelsea, no, między innymi defensywny pomocnik, a kiedy już podrosłem i ta świadomość o piłce była troszkę większa, grał się w klubach, w juniorach i w seniorach, to cię zaskoczy, był to Javi Martinez i jest do tej pory. Z racji tego, że jestem wielkim fanem Atletico Bilbao, to jest mój najukochańszy klub na świecie, uważam, że nie ma lepszego, jeśli chodzi na pewno o filozofię i o prowadzenie klubu. No i Javi jest wychowankiem tego klubu, jest najmłodszym piłkarzem w historii La Liga, który zagrał 100 meczów na tym poziomie. Później transfer do Bayernu Monachium, troszkę tam kontuzje mu poprzeszkadzały w karierze, ale dalej uważam, że jest to klasowy zawodnik, defensywny pomocnik, czyli też pozycja, na której ja występuję, więc można powiedzieć, że to jest mój taki idol piłkarski. A to już powiedziałeś, że twój ukochany klub to Athletic Bilbao. Tak. To dlatego jest taka nazwa teraz zespołu, w którym grasz, Athletic Club de Football? Tak, i tak. W ogóle jak powstała ekipa? Jak się dowiedzieliście o istnieniu tej areny? To znaczy, jeśli chodzi, zacznę od tyłu troszkę, bo ta przeszłość z Play Areną to w moim przypadku już jest 8 lat i z części chłopaków z drużyny też już to jest grubo ponad 5 lat. No i jak to się zaczęło? No graliśmy po prostu w piłkę, gdzieś nam było mało gry w klubach, a chcieliśmy też grać o coś. Dobrze wiesz, że w Play Arenie ta gra rzeczywiście toczy się w pewnym sensie o wysoką stawkę, bo nie można zagrać w reprezentacji, można jechać na Mistrzostwa Polski. No i znaleźliśmy po prostu portal Play Arena i jak my zakładaliśmy drużynę, to oczywiście była to drużyna z wioski, więc te wszystkie wyjazdy na mecze do Krakowa wtedy, gdy się ma 15-16 lat, to też jest dla takich ludzi jak my spoza Krakowa jakiś tam jakiś większy dzień, większa wycieczka i trzeba było wszystko organizować, co się nam gdzieś podobało. Nasza drużyna pierwsza nazywała się Phoenix Suns. I w pierwszym sezonie udało się z trzeciej ligi awansować do drugiej. W drugiej lidze zajęliśmy miejsce zaraz za podium, które nie dało nam awansu. Gdzieś ta ekipa się posypała, chłopaki poszli na studia i ta drużyna się po prostu posypała. Gdzieś nasze drogi te piłkarskie w Play Arenie się rozeszły, każdy poszedł do innej drużyny i wtedy ja poszedłem właśnie do pierwszoligowego, wtedy Panathinaikosu, teraz Koniczynki, tam grałem 4 lata aż. I no i uważam, że to jest chyba najlepszy taki mój okres w Play Arenie, no bo udało się 3 razy awansować na eliminację do Mistrzostw Polski, udało się zagrać z bardzo dobrymi drużynami na tych turniejach. Pokaza się to jest z bardzo dobrej strony według mnie, bo potrafiliśmy urwać punkty naprawdę drużynom, które są uznane na tej arenie reprezentacyjnej polskiej. Mierzyliśmy się z chłopakami, którzy grają w reprezentacji. Doszliśmy do finału Pucharu Krakowa i to było gdzieś tam
weźmy dla nas wielka nobilitacja. No i po tym okresie, gdzie po prostu drużyna się może troszkę wypaliła, ja to tak nazwę, że to jest wypalenie, bo jednak 4 lata to jest kawał czasu. Pojawiły się problemy z wynikami, gdzieś tam zaczęliśmy się bić o utrzymanie. I wtedy napisał do mnie Dominik, który gra ze mną w Phoenix Suns, czy nie byłbym chętny zagrać w nowej drużynie, tym bardziej, że wszedł nowy przepis, gdzie można było grać w dwóch drużynach, tylko w niezależnym przebiegu rozgrywek. Ja się na to zgodziłem, Dominik popisał do swoich chłopaków z drużyny, gdzie on grał w Bieliczce. No i tak powstała drużyna, ja zgarnę kilku chłopaków też z Panathinaikosu, też były chłopaków z Phoenix Suns. No i co tu dużo mówić, myśleliśmy nad nazwą, nie wiedzieliśmy jak wymyślić, a że powiedzmy ta nazwa Athletic jest dość neutralna, nie jest nacechowana ani jakoś negatywnie, ani nie ma żadnych podtekstów, no to wyszło, że jesteśmy Athletic. A że gramy w krakowskiej Play Arenie, no to Athletic Club de Football Kraków. I to tyle chyba. Jak mi wiadomo, pełnić aż funkcję wicekapitana. Jak to się właśnie stało i jakie funkcje pełnisz? Czy pomagasz jakąś Dominikowi, czy... No tak, tutaj jeśli o to chodzi, to Dominikowi niestety trzeba pomagać z tego względu, że Dominik bardzo rzadko jest w Polsce. On powiedzmy, gra bardzo mało spotkań, jest na bardzo małej ilości meczów, no bo taką ma pracę. I oczywiście łatwiej się kieruje drużyną tutaj na miejscu, nie? Bo można zadzwonić, można napisać. Jak ktoś nie wstanie na mecz, to można mu zapukać jeszcze drzwi, żeby się obudził, bo dobrze wiemy, że różnie to bywa, szczególnie na takim poziomie. No i jeśli chodzi o stricte dogadywanie meczów, to tym oczywiście się zajmuje Dominik, ale jeśli potrzebuję jakąś radę, no bo wie, że jestem tutaj na miejscu i gdzieś ten ogląd na ligę mam lepszą po prostu, no to pyta mnie o zdanie, a jak zostałem tym wicekapitanem, no po prostu trzeba było kogoś wybrać, tak? Zrobiliśmy głosowanie takie wewnątrz drużyny. Też nikt nie chciał tego robić, bo to też jest swego rodzaju odpowiedzialność, tak? Jeśli coś nie wypali, coś źle zrozumiesz, zapamiętasz źle, no to później są problemy, a tego chcieliśmy uniknąć. No i tak wyszło, że po prostu chłopacy wybrali mnie, do nich to zaakceptował. No i tego to oto jestem wicekapitanem. No to teraz już trochę bardziej o drużynie, o waszych osiągnięciach piłkarskich w Play Arenie. Może wrócimy do drugiej ligi, grupa B. Tak naprawdę w połowie sezonu byliście uważani właśnie za jednych z fałów do wygrania tej ligi, również ze Skibali i Muszkieterami. Jakie mieliście emocje, że macie szansę, że wiedzieliście, że to my będziemy w pierwszej lidze, to my zdobędziemy mistrzostwo, czy wiedzieliście, że coś może być nagle nie tak, że zwłaszcza, że były takie porażki z Wilgą, ze Skibali, dwa razy właśnie w lidze? No, co tu dużo mówić, gdy awansowaliśmy do drugiej ligi, bo do tego chciałbym wrócić, bo my byliśmy wygrannikiem drugiej ligi, co też warto podkreślić, to i pierwszy mecz graliśmy właśnie ze Steelem, Steel, który też był wygrannikiem zresztą i ten mecz przegraliśmy, powiem tak, na własne życzenie, bo gdzieś tam wydaje mi się, że prowadziliśmy grę w tym meczu, brakowało koncentracji, brakowało pewności siebie, ale piłkarsko na pewno byliśmy lepsi. I wtedy sobie pomyśleliśmy, o kurczę, to może powalczymy o utrzymanie na razie, bo nie ma się co pchać wyżej, jeśli Beganinek też jest taki mocny, a co dopiero reszta drużyn. Ale później gdzieś to odpaliło. Przyszło kilka zwycięstw z rzędu i to takich, powiedzmy, które nas budowały, bo zwycięstwo z Myszkieterami dość wysokie, już teraz nie pamiętam wyniku, ale chyba 12-2 automatycznie buduje zawodnika, tak? Jeśli wygrywasz z drużą, która też jest uważana za faworyta do awansu. Wygraliśmy bardzo ciężki mecz z Krzyną, minimalnie 8-6, gdzie umówmy się tam chłopaki grają w naprawdę mocnych klubach na poziomie juniorskim w Krakowie. I to też nas gdzieś tam budowało. I właśnie tak mówisz, na połowie sezonu byliśmy na trzecim miejscu i ta szansa awansu była dość realna i stwierdziliśmy, że no kurczę, jeśli jest szansa, to trzeba ją wykorzystać i gdzieś się tam zmotywowaliśmy. Niektórzy chłopaki odpuszczali nawet mecze na dużym boisku, żeby przyjść na tą Play Arenę, żeby zdobywać te punkty, żeby się piąć w górę tabeli.
gdzieś tam jeszcze zrobiła się ta szansa, ja pewnie dobrze to pamiętasz, gdzie Wilga dostała ujemne punkty i, tak, tak. I to jeszcze nas tak jeszcze bardziej zmobilizowało, że jeśli jest taka szansa, to trzeba ją wykorzystać, tym bardziej, że zobaczyliśmy, że szczególnie już po pandemii, kiedy wróciliśmy grać w maju, że chłopaki ze Stylu, z którymi konkurowaliśmy dość mocno, że tak powiem, obniżyli loty. Czym to jest spowodowane, no nie chcę tutaj zgadywać, ale po prostu pojawiła się szansa, wykorzystaliśmy i ten okres wakacyjny, bo liga była przedłużona. No, zagraliśmy według mnie perfekcyjnie, bo to jest 10 meczów, 10 zwycięstw. Te wszystkie mecze były po prostu kontrolowane od pierwszej do ostatniej minuty i no i tak się udało, że jesteśmy teraz w pierwszej lidze, jesteśmy mistrzami drugiej ligi, udało się to jako Beniaminek, no i co tu dużo mówić, no. Cieszyliśmy się bardzo, świętowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. A to druga liga podsumowana, udział w pucharach, Puchar Krakowa, Puchar Niższy Lig. O czego zaczniemy? Do czego zaczniemy? Może od tej, bym powiedział, bardziej przyjemnej rzeczy, czyli Pucharu Krakowa, tak? Tam... No to Puchar Krakowa. Wasz, nie pamiętam, która grupa, bo C. No to grupa C. Królewscy Kraków, Biało-Czerwoni. Tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. No to jak oceniasz grupę, a potem już fazę pucharową w waszym wykonaniu? To znaczy, no, o grupie nie ma co mówić, bo jak się okazało później, to był tylko jeden mecz, bo Biało-Czerwoni oddali swój mecz w Alcoverem. Także, no, po prostu goniły terminy, trzeba było też grać ligę i gdzieś tam po prostu chłopakom z przeciwnym drużyny zabrakło czasu, żeby zagrać ten mecz. No to się zdarza oczywiście, to jeśli na takim poziomie, w takich rozgrywkach, to jest oczywiście, no, zdarza się i tyle, no co tu dużo mówić. Mecz z Królewskimi, baliśmy się go trochę, bo Królewscy to byli liderzy trzeciej ligi, obecnie druga liga zresztą. Bo... Po tym sezonie nie przegrali ani jednego meczu, tak, nie wygrali Puchar Niższy Lig. I wygrali Puchar Niższy Lig, tak. No i baliśmy się tego meczu, ale na ten mecz można było powiedzieć tak, że znaliśmy przeciwnika, tak? Ja znam osobiście dwóch chłopaków stamtąd, inni z zawodnicy z mojej drużyny znali innych zawodników i wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, ale wyszliśmy na boisko dość zmotywowani, pewni siebie też, bo byliśmy w gazie, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Chcieliśmy to wykorzystać, a Królewscy chyba troszkę nie tyle co nas nie docenili, co nie spodziewali się takiej mobilizacji z naszej strony, bo ten mecz naprawdę nam wyszedł, zagraliśmy go na bardzo wysokich obrotach, wygraliśmy dość pewnie, o czym świadczy wynik 9-3. No i to był taki fajny impuls dla nas też, że jeśli potrafimy tak wysoko wygrać z liderem trzeciej ligi, który jak się okazało, to była ich chyba jedyna porażka w tym sezonie, bo oni nie startowali, bo wygrali wszystkie mecze w lidze i wygrali wszystkie mecze w Pucharze Niższej Ligi. Także to była ich jedyna porażka w tym sezonie. Więc gdzie... Jeszcze przegrali właśnie wyszli też z drugiego miejsza i z Kapelą przegrali. A, i z Kapelą, no to umówmy się, że z Kapelą przegrać, no to nie wstyd, tak? Jeszcze, że prowadzili do przerwy, czy jeden z... Dokładnie, masz rację, tak już pamiętam, więc no... To gdzieś nas to zbudowało. Później przyszedł mecz w ćwierćfinale. W ćwierćfinale graliśmy po raz trzeci w tym sezonie ze Stylem. Ze Stylem, którym przegraliśmy dwa razy w lidze. Jeden mecz minimalnie, gdzie byliśmy lepsi. Drugi mecz to, przepraszam za określenie, no, ale zgwałcili nas po prostu. Tam było 14-2. I gdzieś baliśmy się tego meczu, ale wiedzieliśmy, że jeśli się postaramy, to możemy ten mecz wygrać. To czeka już sztuka. Tak, do trzech razy sztuka, dokładnie. Wyszliśmy na ten mecz zmotywowani, też bardzo chcieliśmy wygrać, bo chcieliśmy przede wszystkim sobie udowodnić, że taki rywal jak Styl to jest w naszym zasięgu i te dwa mecze to powiedzmy nam po prostu nie wyszły. I się udało, wygraliśmy może nie jakoś okazale, bo tam chyba było 14-11, ale ten mecz też raczej był taki cały czas pod kontrolą, cały czas wygrywaliśmy, prowadziliśmy, ta różnica bramy była zachowana. No i udało się awansować do półfinału gdzieś po naszym dobrym meczu i w półfinale przyszła ta Kapela, tak? Jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w Krakowie, jedna z najbardziej uznanych drużyn w Polsce też. No, z niesamowitą drużyną. Jak mieliście emocje, że
Jezus Maria Kapela, to dobra panowie, staramy się, może sprawimy sensację, ale nie napalamy się na to. Czy może jednak pokażmy, że możemy jednak sprawić większą sensację i pozbycie kapeli weselnej z tych ich ulubionych tak naprawdę rozgrywek. No tak, wiesz co, powiem ci, że chyba po środku. Powiem ci, że chyba po środku, bo my się przemotywowaliśmy na ten mecz. Za bardzo chcieliśmy. Przyszliśmy na ten mecz też. Mecz był rozgrywany w tygodniu, więc nie wszyscy chłopaki dali rady. Nie mieliśmy najmocniejszego składu, to na nasze usprawiedliwienie. I to mogło przesądzić, że po prostu przegraliśmy, bo czuliśmy w trakcie meczu, że tą kapelę możemy po prostu ograć wtedy. Oczywiście ja to muszę powiedzieć, że kapela wtedy grała z rezerwowym bramkarzem. Tak? Wiemy, że Hubert Jasowicz jest no, świetny bramkarz i ten drugi rezerwowy bramkarz z kapeli broni właśnie tylko wtedy, kiedy Hubert nie może. I chcieliśmy to wykorzystać. Przez chwilę nawet był remis. Zaraz po przerwie, więc czuliśmy, że możemy tutaj coś zrobić. Kapela też poczuła w końcu oddech na swoich plecach. No i zabrakło chyba doświadczenia, żeby wyjść na prowadzenie, utrzymać to prowadzenie do końca. Rywal później odjechał, wykorzystał właśnie swoje doświadczenie. No i się skończyło, jak skończyło. No, niewielką, ale jednak porażką. No troszkę żałujemy, ale tak jest. Futbol. Myślę, że w końcu rozrachunku można tak powiedzieć, że wygra drużyna po prostu lepsza. No to Puchar niższy lig. Jak pamiętam, to Orzeł BTS, FC Anony w fazie grupowej, a potem ćwierćfinał, tak naprawdę tu była niespodzianka. Za Sławina Bekasę niespodziewanie chyba pokonali was. Nie masz, po co mówię, najpierw fazę grupową, a potem ćwierćfinał. Tak, faza grupowa, to nie wiedzieliśmy czego się spodziewać w sumie po FC Anonach. Bo wiedzieliśmy tylko tyle, że to jest drużyna z trzeciej ligi, gdzieś tam środek tabeli. No, też początek sezonu, więc to miejsce w tabeli nie oddawało, że tak powiem, na 100% umiejętności. No, jak się później okazało, no, wysoka wygrana zasłużona, wygrana w dobrym stylu. Później był mecz z Orłem BTS i z Orłem ten mecz baliśmy się go trochę, bo Orzeł jest po prostu niewygodną drużyną. Teraz widziałem, że w drugiej lidze idzie im nawet dość dobrze, bo chyba są liderem, mimo że tam mają jakieś porażki. To troszkę obawialiśmy się tego meczu, ale też w końcu rozrachunku dało się ten mecz wygrać dość pewnie, bo było chyba 12-7. No i co tu dużo mówić, no ta faza grupowa jakoś tam, że tak to ładnie nazwę, miło nam upłynęła. Później był, właśnie tak mówisz, na wiosnę już mecz z Zasławiem na wyklasy w świetlicznym, ale my czuliśmy się mocni, czuliśmy się faworytem w tym meczu. No i jak się tak czujesz, to nie do końca, że tak powiem, szanujesz rywala i to się też na nas zemściło. Nie będę mówił tutaj o takich sytuacjach okołomeczowych, ale po prostu nie doceniliśmy rywala. Chcieliśmy go wygrać nachodzonego, skład był jaki był, przegraliśmy jedną bramką, dość też, można powiedzieć, wychowało, ta bramka była na kilkanaście sekund przed końcem, więc no co tu dużo mówić, no taka jest piłka, przegraliśmy na własne życzenie i tyle. No szkoda, bo celowaliśmy w zwycięstwo w tym pucharze i myślę, że gdybyśmy zasłabili na B-klasę ograli, to ta autostrada do finału byłaby otwarta, jakby my w finale. Różne rzeczy się dzieją, więc... Po finale by się trafi na tańczące wiertelki, tak. A w finale by się pokonali... Na Chylewskich, tak. Więc gdzieś to zwycięstwo, no... Może też ta trema, może ta wizja sukcesu gdzieś nas troszkę skłamsiła. No i wyszło jak wyszło, no ale... No taka jest piłka, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Niekoniecznie to jest zawsze sprawiedliwe. No i tyle, co tu dużo mówić. Teraz już podsumowaliśmy ostatni sezon, chyba w całości. Chyba tak. Przejdźmy do pierwszej ligi, wasz debiut. Początek, jak widziałem, nie za bardzo, trzy porażki z rzędu. Potem przełamanie z mentalem i wasza teraz zwycięska seria tak naprawdę. No tak, to znaczy powiem tak, że chłopaki z drużyny nie wiedzieli czego się spodziewać. Nie? Bo nigdy nie grali w pierwszej lidze. Ja miałem tą okazję, jeszcze jeden chłopak miał tą okazję grać w pierwszej lidze, ale
ale nie wiedzieli, czego się spodziewać. Myśleli, że to, co się sprawdzało w drugiej lidze, czyli ten atak, który był zawsze naszą mocną stroną, będzie się sprawdzał, no ale jak się okazało, że są troszkę lepsi obrońcy, troszkę lepsi bramkarze, to można się nadać na kontry, a mając troszkę lepszych napastników, te kontry wykorzystywać po prostu. I tak traciliśmy dużo bramek, które później przekowały się na nasze porażki. I tak mówisz, no pierwsze. Chociaż też muszę powiedzieć, że te porażki nasze, to mam po prostu wrażenie, że też trochę pechowe, że te mecze się tak układały, bo pierwszy mecz, z tego co pamiętam, graliśmy z Pychotym. Tam wygrywaliśmy 2-0. Zrobiło się zaraz 2-2. Chcieliśmy przeatakować właśnie tak w drugiej lidze, no i się nagle zrobiło 5-2. No i się skończyło, jak się skończyło. Drugi mecz, no to graliśmy z bardzo silną drużyną, z Pogonią, za Rojem. I tam już troszkę lepiej to wyglądało z naszej strony, ale brakowało mimo wszystko konsekwencji w naszej grze i kolejna porażka. Trzeci mecz to derby, wielkie derby z Chińczykami, bo wszyscy się ze sobą znamy od kilku, jak nie kilkunastu lat. Derby przyjaźni czy derby? Nie, derby przyjaźni, zdecydowanie derby przyjaźni. Oczywiście gdzieś tam zawsze się lubiliśmy, znamy się długo. Kapitan Koniecznik to jest mój kuzyn. De facto, więc znamy się długo, lubimy się bardzo. No, mecz bardzo dobry według mnie do oglądania. Dużo emocji, dużo zwrotów akcji. Przegrywaliśmy już w tym meczu 4-0, udało się wyjść na remis. Później już cios za cios, no i brakło doświadczenia, tak? W końcówce znowu tego doświadczenia pierwszoligowego minimalna przegrana 7-6. Ale wiedzieliśmy, że idziemy w dobrym kierunku, no i gdzieś to zażarło. W kolejnych pięciu meczach jedna porażka. Porażka ze Zgodzianką, której żałujemy, bo czuliśmy, że ten mecz też możemy wygrać. Prowadziliśmy 2-0, ta gra wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Zgodzianka była troszkę zaskoczona naszą grą, ale też znowu wyszło to doświadczenie pierwszoligowe. Ta konsekwencja, myślę, że to jest to, na czym musimy popracować i Zgodzianka wygra ten mecz, ale reszta meczów już naprawdę na naszym dobrym poziomie i te punkty zdobywamy tak cenne w tej lidze. Masz cel na ten sezon top 7 czy wyżej, żeby zakończyć się tak naprawdę historycznie na eliminację mistrzostw Polski? Myślę, że to, co sobie zakładaliśmy przed sezonem, czyli top 6, tak? Ty mówisz, że top 7 da ten awans, ale top 6 to jest tak, fajnie to wygląda, że jesteś w tej górnej połówce tabeli. Za tymi tylko hegemonami, można tak powiedzieć, tak? Za Zgodzianką, za Kapelą, za Bayernem, za Pogonią. Gdzieś to piąte, szóste miejsce wydawało się przed sezonem realne. Teraz też się wydaje, bo mimo tych czterech porażek w 8 meczach czujemy się mocni. Czujemy, że możemy urwać punkty wyżej notowanym rywalom. Czujemy, że możemy się zrewanżować za te przegrane mecze. I to jest nasz taki cel, chcielibyśmy go oczywiście ziścić, no bo co tu dużo mówić, wyjazd na taki turniej to jest wielka nobilitacja dla drużyny, tym bardziej, że był taki cel, żeby pojechać na eliminację do Mistrzostw Polski przez 3 rogi karne. No to się niestety nie udało dwukrotnie, ale teraz ta ścieżka jest powiedzmy krótsza, nie powiem, czy łatwiejsza, ale jest na pewno krótsza i no co tu dużo mówić, tak jak powiedziałem, taki jest cel. To przejść i awans na eliminację. A jaka drużyna ci zapadła w pamięć? Czy to właśnie jest krakowski, czy jakaś inna zupełnie? Może to rozgraniczę. Jeśli chodzi o Kraków, to no to BJD. Mega poukładany zespół. Mega. A to się wydaje dość dziwne, to znaczy nie powiem, że dziwne, ale dość takie niecodzienne, bo ja widzę w tej drużynie piłkarsko ludzi słabszych niż na przykład w naszej drużynie. I ja się nie boję tego powiedzieć, ale to jest drużyna tak doświadczona, tak ograna, tak poukładana, tak cierpliwa i konsekwentna, że no, umówmy się, tylko Kapela może im zagrozić w lidze. To jest no, niewiarygodne po prostu, no, wielki szacun dla tej drużyny, że też przede wszystkim po tylu latach dalej chcą wygrywać. No, rozumiem, że można się wypalić. Jeśli chodzi o rozgrywkę ogólnopolskie, miałem okazję grać z ćwierćfinalistą Ligi Mistrzów Europejskiej z aktualnym mistrzem polskim, polski Dentim Clinic. To było
2 lata temu, o ile się nie mylę. Tak, 2 lata temu, jak jeszcze grałem w Koniczynkach. No i też. No to już jest wyższy futbol względem tej naszej krakowskiej pierwszej ligi. No niesamowici są chłopaki, też są mega poukładani, mega konsekwentni, a do tego już dochodzą jednak te umiejętności, tak? Zawodnicy z pierwszej ligi futsalu, z ekstraklasy futsalu, reprezentacji futsalu, reprezentanci Polski w tej arenie, wicemistrzowie świata, jak było, nie było. Więc no, już widać tą różnicę. Na początku się, powiedzmy w pierwszej połowie jeszcze się w miarę trzymaliśmy, było 2-1, no jak się pochwalę, że w tym meczu miałem asystę, ale w drugiej połowie już pełna dominacja i na koniec wygrane 5-1, całkowicie zasłużona, ale drużyna no naprawdę zasługuje na to, żeby być mistrzem Polski. To Puchar Krakowa, w tym sezonie macie w planach brać udział? Bo w Pucharze Niczyli już nie możecie wziąć z tego, że jesteście w pierwszej lidze. Tak. Tak, to znaczy właśnie czekamy na jakieś informacje odnośnie Pucharu Krakowa, też jakoś tego nie śledziliśmy. Bardzo chcemy się zgłosić, no ale wiemy jak to jest. No, chcemy dojść jak najwyżej, ale się może okazać, że zaraz po wyjściu z grupy trafimy na kapelę, nabijemy. No bo jeden tak na zgodziankę i gdzieś te plany mogą nam pokrzyżować. Oczywiście nie uważam, że jesteśmy bez szans, ale no, rywal już zdecydowanie lepszy być nie może. Ale chcielibyśmy powtórzyć wyczyn z zeszłego sezonu, czyli ten półfinał to jest nasz taki cel minimum. No i czy się uda? No, czas pokaże, bo dobrze wiemy, że Puchar i Liga to są dwa różne światy i już nieraz świat futbolu pokazał, że takie drużyny turniejowe świetnie sobie radzą właśnie w pucharach, a w lidze niekoniecznie gdzieś tam mogą zaskoczyć. Dobry przykład, słabi na B-klasę. No ten półfinał to jest naprawdę, myślę, że dla nich świetny wynik, a w lidze szło im różnie. Czyli o utrzymanie. No dokładnie. No to tak już na zakończenie wywiadu, taka miła rzecz, typowanie. Top 3 pierwszej ligi. Jakie miejsce u ciebie Athletic zajmie na koniec sezonu? Athletic? Życzeniowo marzy mi się trzecie, zaraz za podium, ale rozum tutaj podpowiada miejsce siódme w środku tabeli. A top 3? Nie musi być pierwsze, drugie, top 3. Top 3 ja tutaj nikogo nie zaskoczę. Myślę, że każdy kto tu był, z tego co pamiętam, i każdy kto tutaj będzie i mu zadasz to pytanie, powie to samo. Kapela, BJD, Zgodzianka. I zobaczymy na koniec sezonu, jak będzie naprawdę. No, także myślę, że tak to będzie wyglądać. No to dzięki ci za poświęcony czas, że się z nami się tu spotkałeś. Życzę tobie, drużynie, dobrych wyników w pierwszej lidze. No i jak będzie Puchar Krakowa, też awansu i tego celu. Dzięki wielkie, do zobaczenia. A widzów zachęcam do subskrypcji, polajkowania tego filmiku i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!